Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj słuchajcie, przychodzę do was już z domu. Jak widzicie, wróciłam już jakiś czas temu i stwierdziłam, że czas w końcu zabrać się za nagrywanie serii Back to School. Szczerze mówiąc, nie wiem kiedy wy to dokładnie wiecie, z racji, że miałam kilka jeszcze filmików z Millennium, więc pewnie wstawiłam wam je najpierw, albo może nie. Nie wiem, to zależy, ale jestem już w domu i słuchajcie, wybieramy się dzisiaj na zakupy Back to School razem z Martyną. Powiem wam, że ja w tym roku idę do klasy drugiej liceum i tych rzeczy potrzebuję naprawdę mało, takie jakieś podstawowe, bo jak co roku tak naprawdę takiej tej kolekcji dłużej nie potrzebowałam, z racji, że i pełno długopisów, ołówków, wszystko to miałam. Tak teraz mi się już praktycznie wszystko pokończyło, więc na pewno będę musiała kupić takie jakby podstawowe rzeczy, a jeśli chodzi o zeszyty, czyli to taką główną część, to tak naprawdę muszę ich mieć tylko kilka, z racji, że w tym roku przedmiotów mam tylko 7. Powiem wam, że teraz się trochę ochłodziło u nas we Wrocławiu, nie wiem, jakieś takie chłodniejsze przyszły dni. Przed chwilą była burza i lało, więc mam na sobie takie zwykłe szare spodnie, one są chyba z Telly Welly, ale nie jestem pewna. Do tego mam bluzę trashera, tą już trochę taką przejedzoną, ale uwielbiam ją, jest mega cieplutka. Kolczyki i pod spodem mam jeszcze jakąś taką zwykłą czarną koszulkę, także taka trochę już jesienna stylizacja, co mnie trochę dobija, bo przed chwilą wróciłam z miejsca, w którym chodziłam przez całe dnie w stroju kąpielowym, a teraz nagle muszę ubierać bluzy i długie spodnie, których nie miałam przez 2 tygodnie. No ale co, słuchajcie, wybieram się już na zakupy. Zaraz lecę, bo nie chcę się spóźnić na autobus. Zastanawiam się, czy brać parasolko. Przed chwilą lało i była burza. Teraz już się ogólnie uspokoiło i nic praktycznie nie ma. Świeci słońce, tylko trochę wieje. Więc chyba nie będę brała. Najwyżej zmoknę. Trudno. Także co, zabieram was. Jesteśmy już w sklepie z Martyną. Już bliżej. Nie było tak blisko. Obierzemy tobie? No. Nie, on był idealny dla mojej mamy. Moja mama uwielbia donaty. Tak? No. Ja bym chciała znaleźć jakiś piórnik, bo mój jest już w fatalnym stanie. Zaraz będziemy szukać zeszytów, a jeśli chodzi o to, co wybrałyśmy, to będzie jeszcze na pewno chyba pod koniec tego filmiku, także to jest tylko taki wstępny vlog, ale ogólnie później też będzie. No i tutaj są jakieś rzeczy Martyny, to mogę wam pokazać, proszę bardzo. Ja mam trochę ich więcej, bo jeszcze pełno kupiłam długopisów, także... Ja także mam w domu jeszcze. No Martyna ma dużo rzeczy z zeszłego roku. O, patrz, tu są takie... A nie, dobra. Nieważne. O, mam piórnik. W tym od razu. Z wkładem. Jezu, takie się kiedyś nosiło. Patrz to, jakie stwory. Kozak. Ej, ale one też są już wypełnione. Ej, takie rzeczy się opłaca kupować w sumie. No, kiedyś się opłacało. Tutaj są też ładne zeszyty. Uuu. Ładny. Z Oxfordu. Ej, tutaj się bardziej opłaca kupować zeszyty z Oxfordu, bo tutaj... Popatrzmy na zeszyty. Tutaj kosztują chyba 9 zł, nie? 8,99. No, a w tym w Empiku kosztują... Nie wiadomo jakie, nie? No, a kosztują 12. Pilne. Pamiętaj. Magnetka. Ale kozak. Jeszcze się. Trzyma się. O, create your story. I mózg. O, przyda ci się. Patrz to, jakie fajne. Ej, no fajne. To najpierw kupmy wszystko, co potrzebne. Temperówka, no. No. Taki zestaw się zawsze brało. No, kiedyś nie było. Kiedyś zawsze były tylko takie. A teraz takie pastelowe. I się robiła kuleczki, się robiła takie wykonanie. No, dobra. Tu jest mega dużo zeszytów, także na pewno coś znajdziemy. No, one są ekologiczne. Ja na pewno chcę taki jeden. Ja też. Mi się podobają te piórniki, ale one są jakieś takie... One są w ogóle z tej serii, z której ja bardzo często miałam, w sensie z tej firmy. Boże, jak leje, stara, jak my wrócimy? Będziemy robić tak, zakupy tak długo, aż nie przestanie. Nie lubię takich. Ja, ale ja lubię na kółkach. I w tym roku wydaje mi się, że będę chciała duży na kółkach. Bo miałam w zeszłym roku od polskiego duży na kółkach i mi się bardzo dobrze sprawdzał. Bo można go sobie tak wyginać na ten, nie? I uczyć się z niego też się fajnie, ale zeszyty zaraz. Nie ma uszka. Ten ładniejszy. Ale ta korona mi ta brzydka jest. No trochę tak. A pod spodem co jest? O ten? No też z tą koroną. Byłby dobry, ale najlepszy byłby, gdyby nie było żadnej minki. No. Taki po prostu gdyby był. Mega dużo rzeczy. My swoje już tak mniej więcej wybrałyśmy, ale pokazuję wam, jak to mniej więcej wygląda. Na przykład zestaw takich nożyczek. A, w sklep, w którym jesteśmy, to Leclerc? Leclerc. Leclerc. No właśnie.
taka? Kolorowe taśmy. No, ale fajne. I można tak nawet sobie wkleić z te zeszyty tak ozdobnie. No właśnie o to mi chodzi, nie? To było kozackie. Patrz, jaki fajny zegarek. On działa? Działa. Nie działa, może trzeba włożyć baterię. Ale kozacki. Bo ja w takich kiedyś zawsze trzymałam kartkówki. No właśnie. Ty mi chyba nawet takie robiłaś. No, tak. Zszywałaś mi taki, w sensie zszywaczem po prostu taki papier robiłaś. No. I na kartkówki no, było, nie? Takie plastikowe kartki. Ej, to może ja coś takiego sobie wezmę. Mhm. Na kartkówki właśnie. Ale tylko od rozszerzeń. Bo, na, albo na przykład od matmy. Tak się prezentuje. Taki mały. Patrz, tak się. Patrz, no. Jaka żaba. Jezus Maria. Dobra, tak się prezentują nasze koszyki, to są moje rzeczy tutaj Martyny. Martyna jeszcze, coś wzięła. Patrz. Jeszcze wzięła sobie coś na komunię. No, torebkę na komunię. Torebka, jakieś tam inne rzeczy. Jaki? No. Będziemy twinsy? Ten. Tak? Tak. Tak. A więc no, zbieramy się teraz do kasy. Prawda? Zmieniasz to na lepsze. Oto nowoczesna 85% tłuszczu do spróbowania. Co będziemy robić? Jeść. A co? Nie wiem. Pizza? Tak. Hejka moi drodzy, jestem już w domu, przed chwilą wróciłam i stwierdziłam, że mimo to, że jestem mega zmęczona, choć jest dopiero 21, to stwierdziłam, że nagram dla was jeszcze ten haul, żeby mieć jakby zakończony ten cały filmik. I co, nie nagrywałam dla was jakoś super dużo w sklepie, ale ten filmik mniej więcej opiera się właśnie na tym. Nie chciałam robić dwóch osobnych filmów, bo mam wrażenie, że nie ma potrzeby przeciągania tak tej serii, robienia miliarda z tego odcinków. Dlatego pokazałam wam mniej więcej, jak to wyglądało w sklepie, jak sobie z Martną wybierałyśmy. I teraz czas na to, na pokazanie tego, co wam kupiłam. Jeszcze tak tylko napomnę, ja teraz idę do klasy drugiej liceum, rozszerzam trzy przedmioty, geografię, angielski i WOS. Jeśli chodzi o przedmioty, które mam, to jest geografia rozszerzona, angielski rozszerzony, WOS rozszerzony, HIS, czyli historię i społeczeństwo, niemiecki, matematykę, polski, no i pewnie jakieś takie WF, wychowawcze, jakieś takie, wiecie, przedmioty, nie przedmioty. No i mam tutaj sporo rzeczy. Ja w tym roku musiałam sobie podokupować takie podstawowe rzeczy, no wiadomo, nie kupowałam jakichś kredek, flamastrów i tak dalej, ale niektóre rzeczy takie, które jakby nie potrzebowałabym w sumie, to kupiłam z racji, że mi się to już wszystko pokończyło. A więc tak, zaczniemy może klasycznie od zeszytów. Pierwszy zeszyt to taki z Rexusa. It's time to discover new places. I z tyłu jest taki, nie wiem, taki bardzo ładny, spodobał mi się taki retro, coś w tym stylu. I w sumie jeszcze jeden mam taki jakby obrazkowy. Jest coś w tym stylu, taki jakby marmurek. A pozostałe już zeszyty, jeszcze mam jeden ostatni, który wam pokażę na końcu, ale pozostałe zeszyty mam już z Oxfordu. I jeszcze zanim wam powiem o tych zeszytach, to słuchajcie, albo najpierw je pokażę. A więc jeśli chodzi o zeszyty, to mam trzy duże zeszyty, z racji, że one będą do rozszerzeń. Ja lubię pisać w dużych zeszytach, ale nie lubię ich dźwigać, w sensie one są takie wielkie, że po prostu ciężko mi się takie zeszyty nosi, ale bardzo lubię w nich pisać. I tak, mam 60-kartkowe takie matowe właśnie z Oxfordu, niebieski, różowy i taki limonkowy. I słuchajcie, wszystkie są w kratkę i zrobiłam jeden błąd, z racji, że miałam cztery zeszyty, takie duże. I jeden miał być taki, wiecie, do robienia notatek, ale później znalazłam ten, który zaraz wam pokażę. I słuchajcie, i odłożyłam jeden. I miałam odłożyć jeden w kratkę. I odłożyłam jeden w linię. Przez to nie mam teraz zeszytu do polskiego, nie mam żadnego zeszytu do polskiego, ale kupię go jutro, bądź moja mama może mi go kupi, nie wiem, jutro też się wybieram do Wrocławia, więc prawdopodobnie kupię go sobie, jeżeli będę miała na to czas, a jeżeli nie, no to trudno. Ale kupię sobie pewnie też właśnie taki sam, tylko że w linię. I mam też takie zwykłe zeszyty. W takich zwykłych zeszytach też bardzo lubię pisać. Powiem wam, że wiem, że Oxfordy są mega drogie, chociaż w sklepie, w którym byłam i tak były dość tanie, z racji, że kosztowały chyba 8 ziko, coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Więc dość tanie, na przykład w Empiku kosztują 12 zł. No i kupiłam właśnie sobie dużo Oxfordów, bo ja w nich lubię pisać. No i tak, mam 60-kartkowy taki. Taki niebieski, mój ulubiony, czyli taki fioletowy był ostatni, leżał, także mega. Drugi mój ulubiony, czyli taki morski, limonkowy i taki
błękitny. No i to są wszystkie tak naprawdę zeszyty. I mam właśnie też notatnik, przez którego odłożyłam ten jeden zeszyt z Oxfordu. Jestem trochę zła, ale nie szkodzi. I zeszyt, który mam, to taki zeszyt z Wave. To w ogóle można oderwać. Tak on się prezentuje. Mamy tutaj właśnie jakiś taki Wave. Pod spodem mamy taki różowy papier. Bardzo mi się to podoba. I będzie to zeszyt do robienia notatek. Ja bardzo lubię robić notatki. Następnie mam dwie teczki. Ja wzięłam je z myślą na to, żeby wkładać tutaj kartkówki od jakichś takich ważniejszych przedmiotów. Proszę bardzo, właśnie nie byłam pewna, czy mam, ale mam taką zieloną. O, proszę bardzo, takie dwie duże, jedna taka zielona. Ona jest, tak jak mówiłam, z zeszłego roku. Nawet miałam tu jakieś rzeczy. Pierwsza rzecz to zestaw ołówków. Proszę bardzo, takie cztery ołówki z Bika. Następnie mam trzy korektory, takie w myszce, ale korektory w myszce bardzo lubię, jednak one się szybko kończą. Fakt jest taki, że nie trzeba czekać, aż wyschnie na lekcji, a ja powiem wam, że ja uwielbiam mieć korektor. No i drugi korektor mam taki w płynie. Wzięłam go ze względu, że jest taki mega mięciutki. Ja najczęściej jak znajdowałam jakieś korektory, to były dość twarde, a ten jest mięciutki. Także wzięłam go sobie. Taśmy klejące, u mnie z taśmami klejącymi zawsze jest tak, że ja je mam i potem nagle ich nie mam. Gubię, ja nie wiem, nie wiem jak to możliwe, ale gubię. Takie jedne z moich ulubionych długopisów to długopisy z Bika. Wydaje mi się, że każdy chociaż raz trzymał go w ręce. Tak się one prezentują, czarne i niebieskie. Nie wiem, fajnie piszą tak mięciutko, delikatnie, szybko, nie zatrzymują się na kartce, ale jakby co, mam też moje drugie ulubione długopisy. Tak się prezentują, takie z klikiem, ale lubię też, pokażę wam jakie, lubię wam te, lubię też te pomarańczowe z Bika. One też są spoko. W ogóle mam wrażenie, że jeśli chodzi o długopisy, to Bik robi naprawdę najlepsze. Dalej mamy, co my tu dalej mamy? Mamy karteczki samoprzylepne, takie jakby plastikowe, takie, nie wiem jak to nazwać, no nie są papierowe. Nie lubię tych papierowych, bo one się wyginają, rwą i tak dalej, a te są bardzo fajne. Zestaw geometryczny. Z racji, że jeśli chodzi o zestaw geometryczny, to ja zawsze miałam ogromny z tym problem, bo ja niby miałam, ale nie miałam praktycznie niczego. Ja najczęściej, jeśli chodzi o takie zestawy geometryczne, miałam po moim bracie. W sumie chyba może raz kupiłam sobie linijkę albo coś w tym stylu, a tak to zawsze miałam po bracie. Ale one były takie ogromne i takie nie do końca wszystko zawsze miałam, a tutaj mam dwie ekierki, mam kątomierz i mam linijkę. Nie wiem, czy to się przyda, ale mam taki zestawik. Dalej zakreślacze. W tym roku postanowiłam, że kupię sobie takie dość małe te zakreślacze, żeby mi nie zajmowały pół piernika. A jeśli chodzi o piórnik, to on mi jeszcze nie przyszedł. Chciałam dzisiaj znaleźć jakiś fajny piórnik, ale nie było żadnego fajnego, serio. Dlatego zamówiłam jakiś tam z Reserved chyba i tam bardzo fajny jest, także już zamówiłam. A jeśli chodzi o zakreślacze, kurde, wyciągnęłam je właśnie z opakowania, ale nie szkodzi, bo patrzcie, jakie one są urocze, czy wy to widzicie? I na każdym jest napisane coś słodkiego, na przykład wiem lub szok. Przesłodkie są, w ogóle muszę sprawdzić, jak one piszą, bo byłam bardzo ciekawa. Tak piszą, bardzo mięciutko, pewnie zaraz mi się skończą, ale nie będę takie, też pewnie jakoś ich super dużo używać, ale są takie malutkie, mieszczą się dosłownie w jednej ręce, także git, bardzo mi się je podobają. Następnie gumka do mazania, taka zwykła. Halo? W domu mam ratoida. I w sumie to już, a nie, jeszcze ostatnia rzecz. Klej. Klej w sztywcie. I czy to już wszystkie rzeczy? To już wszystkie rzeczy. No i jeszcze z takich nieszkolnych to kupiłam taką zwykłą pastę dzisiaj. White On i książkę After, drugą część, bo skończyłam na wyjeździe pierwszą. I to już tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dość, wydaje mi się, że to jest dość krótki, jakoś szybko zmienić na temat to wszystko powiedziałam. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z serii Back to School, na przykład co mam w plecaku, czy też co mam w mojej torebce, czy też coś innego, to dajcie znać, a ja spróbuję dla was to zrealizować. I widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć!